powitać wszystkich zgromadzonych na uroczystej gali laureatów 9. Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Wiara, Nadzieja i Radość, organizowanego przez Stowarzyszenie Uśmiech. Pomnażajcie swoje talenty. Prawa w tym miejscu były wskazane, zdecydowanie. Pomnażajcie swoje talenty dane od Ojca. Te słowa świętego Jana Pawła II doskonale wpisują się w nasz festiwal. W ubiegłą środę mogliśmy podziwiać talenty młodych ludzi, pełnych radości i zapału. Ich występy budziły w nas wielkie emocje. Poruszały, ale także bawiły. Różnorodność wrażeń z pewnością świadczy o wysokim poziomie wszystkich występujących artystów. Bardzo cieszy nas fakt, że festiwal ten z roku na rok zyskuje coraz większą popularność, o czym świadczy liczba zgłoszeń uczestników. Jako organizatorzy możemy być dumni z tego, że tylu młodych artystów wraz ze swoimi opiekunami chcę przedstawić przygotowane przez siebie prezentacje właśnie na naszej scenie. Z racji tego przed naszym jury co roku stoi nie lada wyzwanie, by wybrać laureatów. Po burzliwych naradach jednak uzyskano jednogłośny werdykt. Pragniemy w tym momencie zaznaczyć, że doceniamy każdy trud, gdyż zdajemy sobie sprawę, że zdecydowanie łatwiej jest żyć przeciętnie, bez większego wysiłku. Ale czy to daje spełnienie? Myślę, że odpowiedź sama nasuwa się na usta. Mamy to szczęście, że jesteście wśród nas obecni. Wy, ludzie, którzy nie zadawalacie się przeciętnością. Żyjecie kreatywnie i z pasją. To właśnie wy pokazujecie nam, że warto mierzyć wyżej. Dzięki wam w naszym mieście pomimo deszczu zawitała wiosna. Dlatego teraz na naszą scenę zaprosimy ponownie młodych wykonawców, laureatów, by ponownie przenieśli nas w swój artystyczny, wiosenny świat. Przepraszamy, ale teraz na scenie zaprezentuje się zespół Wesołe Nutki i zapraszamy dziewczyny na scenę i dodamy im otuchy oczywiście brawami. Zespół Wesołe Nutki ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Łaziskach Górnych, opiekunem zespołu pani Aneta Sabuda. Brawa.
jeszcze raz wielkie brawa dla zespołu wesołych. Z pewnością na każdej twarzy pojawił się uśmiech i zrobiło się odrobinę weselej. A teraz na naszej scenie wystąpi zespół Ogniki, grupa młodsza. Wielkie brawa dla nich. Ludzie
myślę, że Państwo również nie mamy wątpliwości co do tego, że Rafał tę piosenkę zaśpiewał bardzo przekonywująco. Zgadzasz się, Ania? Oczywiście, że tak, Gosiu. I myślę, że z tego miejsca każdemu z Państwa już teraz życzymy wiele miłości na co dzień. A na scenę zapraszamy zespół integracyjny z klasy 2A. Wielkie brawa! Zabieganym świecie czasem przydałaby się nam taka nutka spontaniczności i takiej dziecięcej radości. A teraz chcę zaprosić na scenę ostatni już zespół, który dzisiaj wystąpi. Jest to zespół Ogniek i grupa starsza. Brawo! Rodzice, co tu kryć? Są za modą tyle i
raczej trudno czyhać. Kieszonkowe pusty śmieć, gdy ceny z księżyca. Nic oryginalnego. Nic oryginalnego. Nic. Nic. Szafie. To jest beznadziejne. To nie nadzwyczajne. To przebity śmieć. To śmiecie. Szafo, szafo, proszę cię. Na sali rano również ma ten dylemat, co tu na siebie włożyć. Ja mam zaszczyt teraz zaprosić na scenę pana burmistrza Stanisława Biegunę. Żeby powiedział słów parę do naszych młodych artystów. Docenił ich trud, trud opiekunów. Dobry wieczór państwu. Właściwie to miałem się tylko przyglądać i podziwiać, a nie występować, i koleżanki tu mnie wrobiły. Ale myślę, że podobnie jak państwo, super jest oglądać dzieci, jeszcze swoje dzieci, które się uczą, występują, ale przez te dzieci trzeba też docenić ten trud nauczycieli i wychowawców, którzy to wszystko z nimi przygotowali. Także gorące gratulacje i wszystkim dzieciakom. Nie tylko tym, które wygrały i dzisiaj znalazły się w finale, ale wszystkim, które wzięły udział w konkursie i festiwalu, ale także gorące gratulacje i podziękowania wychowawcom i wszystkim opiekunom. Dziękuję bardzo.